Jest pan oficjalnym kandydatem PiS na stanowisko burmistrza Przasnysza. Jakie wydarzenia skłoniły pana do ubiegania się o to stanowisko? Wydarzenia? W sensie jakich? Słyszeliśmy o różnych zawirowaniach w PiS-ie. Proszę pana, zawirowania w PiS-ie. Otrzymałem rekomendację partii na zarządzie, wyrażoną przez Zarząd Okręgowy Prawa i Sprawiedliwości 20 września. W związku z tym czułem się pełnoprawnym kandydatem tej partii do startowania w wyborach na urząd burmistrza. Jeśli chodzi o zawirowania, zawirowanie spowodował jeden człowiek, dla którego osobista kariera partii do stanowisk do władzy przesłoniły często zdrowy rozum, umiar, rozsądek. W związku z tym zaczął tworzyć własny komitet wyborczy bez konkurencji, bo wiadomo było, że Prawo i Sprawiedliwość idzie pod własnym szyldem i wystawia własnych kandydatów, własną listę wyborczą. W związku z tym to spowodowało, że ten pan został, konkretnie chodzi o pana Bieńkowskiego, został skreślony z listy członków Prawa i Sprawiedliwości. Najpierw miał szansę, bo został zawieszony, a 18 października decyzją, tajnym głosowaniu decyzją Zarządu Okręgu Płockiego został usunięty, wykluczony z szeregów partii. To jeśli chodzi o takie, ale to zawirowanie nie było powodem do mojej decyzji na startowanie w wyborach o fotel burmistrza. Wydaje mi się, że mam doświadczenie, bo ponieważ w administracji rządowej, samorządowej jestem już od ponad 20 lat. Najpierw byłem zastępcą kierownika Urzędu Rejonowego, później kierownikiem Urzędu Rejonowego. Przygotowywałem tutaj wraz z pracownikami Urzędu Rejonowego przyszły powiat. Tak więc, a oprócz tego kiedyś byłem dyrektorem szkoły, dyrektorem delegatury. Jestem drugą kadencję wicestarostą. Także doświadczenie w pracy w samorządzie i w pracy w administracji mam. Oprócz tego wydaje mi się, że się zasłużyłem trochę dla Przasnysza swoimi działaniami na rzecz społeczności, moje zaangażowanie w wiele różnych inicjatyw, chociażby zaangażowanie w kształt powiatu, bo jak panu na pewno wiadomo, kiedy tworzył się powiat, dwie gminy zdecydowały się najpierw, podejmując uchwały o przynależności do powiatu przasnyskiego, chodzi o gminę Krasny i Czernice. Później te decyzje były odwoływane. No i to moje działanie było skierowane na to, by te gminy jednak pozostały i w ten sposób był taki kształt powiatu, jaki jest. Jak pan ocenia dotychczasową pracę burmistrza i Urzędu Miasta? To wie pan, to nie oceniać, ocenią to wyborcy, A może jako mieszkaniec Przasnysza? No, jako mieszkaniec bezpośrednich kontaktów takich z panem burmistrzem nie mam. No wiele się dzieje w mieście, inicjatywy, tu chociażby budowa chodników. No tak wydaje mi się, że zawsze może być lepiej. W obecnej kadencji byliśmy świadkami częstych zgrzytów na linii Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe. Proszę powiedzieć, dlaczego urzędy skupiały się na rywalizacji zamiast współpracować? Nie, źle postawione pytanie. Nie urzędy, bo Urząd Starostwo Powiatowe nie rywalizowało z miastem. Wielokrotnie wychodziliśmy z inicjatywami, chociażby budowę tutaj, inicjatywa pana starosty, zarządu. Bo jestem jednocześnie członkiem zarządu, także często to bywa, że to jest inicjatywa starosty, to jest inicjatywa wypracowana w kolegialnie, bo zarząd jest pięcioosobowy, także poglądy, pomysły ścierają się na zarządzie, a później jest finalny produkt tych narad. I chociaż była propozycja budowania skrzydła przy urzędzie, tutaj przy starostwie, na parkingu, po połączeniu to z biblioteką powiatową, z dużą salą konferencyjną,
jednocześnie poszerzenie bazy tutaj urzędniczej. No niestety nie doszło to do skutku. Nie wiem, jest proszę pana takie od kilku lat jest takie przekonanie w Przesnyczu, że bo starosta schorzy, prawda? Bo starosta schorzy, wobec tego. Natomiast chcę panu powiedzieć, że na 200 milionów, które były pozyskanych pieniędzy z zewnętrznych przez powiat, ponad 100 milionów zostało zainwestowanych w samym Przesnyczu. Na jakie inwestycje? Proszę? Na jakie inwestycje? No proszę pana, szpital, hala sportowa, sala gimnastyczna przy liceum, remonty zespołu szkół ponadgimnazjalnych, remont specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. No proszę pana, dom pomocy społecznej, przecież groziło zamknięcie, bo dom by nie uzyskał standardów. Więc jeśli pan nie był w domu pomocy społecznej, to proszę i zobaczyć, jak wygląda w tej chwili. I w dalszym ciągu pan dyrektor Chaborski, to dzięki jego staraniom, wysiłkom, standardy zostały uzyskane, mieszkańcy zostają, około 200 osób tam pracuje. Także wie pan, to jest, a teraz jest w dalszym ciągu dalszy projekt na remont dworku i otoczenia na kolejny milion. A co jest w tej chwili największym problemem w Przesnyczu? Czym należałoby się zająć? No proszę pana, największym, no dużym problemem jest, no jak chyba jak w całej Polsce, to jest no problemy z pracą. To byłby ten główny problem, chociaż tutaj samorząd jako taki, czy powiatowy, czy miejski, czy gminny, nie ma możliwości przeciwdziałania bezrobociu bezpośrednio, bo nie tworzy miejsc pracy, prawda? I to jest ten problem. Mam nadzieję, że no, tutaj również jest to sukces powiatu. Jeśli mamy nadzieję, wiążemy nadzieję ze strefą gospodarczą na lotnisku. I to być może jest utworzona specjalna strefa ekonomiczna. Część już działek została sprzedana, także ludzie, być może to rozbuduje, że rozbuduje to lotnisko w sensie gospodarczym, ale jednocześnie zabiegamy o to, by przynajmniej my tu ze swojej strony z Prawa i Sprawiedliwości, by zachować część atrakcyjną, część lotniczą lotniska. Jakie są główne założenia pańskiego programu wyborczego? To znaczy tak, bo na plakacie będę miał, że bądźmy dumni z Przesnyża. A więc chciałbym pomagać przedsiębiorcom w ten sposób, że chciałbym stworzyć coś w rodzaju takiego ciała doradczego, w sensie bezpłatnego doradztwa prawnego, finansowego. To byłoby takie to byłaby taka forma na zasadzie wolontariatu. Ludzie znający się na prawie, policja, straż, przedsiębiorcy, ludzie z bankiem związani, z urzędem skarbowym. To było takie coś w rodzaju tak zwanego centrum doradztwa. By pomagało czy istniejącym przedsiębiorstwom, czy przedsiębiorcom, czy chcącym stworzyć nowy zakład pracy, otworzyć działalność, by im pomóc poruszać się w tym gąszczu przepisów. Jakie walory Przesnysza chciałby pan wykorzystać do promocji miasta w Polsce? Chciałbym, proszę pana, wykorzystać, przepraszam za kolokwializm, ale chciałbym się zwrócić do mieszkańców, mieszkańców Przesnysza, którzy są poza Przesnyszem, są w Warszawie, są w innych miejscach Polski, a często i poza granicami. Chciałbym się do nich zwrócić, by Przesnysz promowali na zewnątrz, by ewentualnie jako atrakcyjny chociażby ta strefa gospodarcza na lotnisku. Poza tym, no proszę pana, Przesnysz jest miastem takim o tradycjach historycznych. Chociażby sanktuarium Rostkowo, obecność Napoleona w Przesnyszu. To są takie walory, które można by wykorzystać do promocji Przesnysza. I oprócz tego
Tak się przymierzamy. Chciałbym, żeby Przasnysz wrócił do dawnej świetności, w sensie, jeśli chodzi o wygląd. Starsi mieszkańcy pamiętają, i Przasnysz słynął z róż, że ukwiecony rynek. I chciałbym już, żeby coś takiego zaproponować mieszkańcom. Czy chciałby Pan jeszcze coś dodać na zakończenie? No co bym chciał dodać? No chciałbym dodać tyle, że jestem z Przasnyszem związany od zawsze, bo tutaj skończyłem wszystkie szkoły, szkołę podstawową numer 2, zespół szkół. I proszę Pana, od 85 roku mieszkam w Przasnyszu. No i to miasto jest moje i tak jak powiedziałem, chciałbym, żebyśmy byli dumni z Przasnyszu. Pan Tomasz Owsowski, kandydat PiS na stanowisko burmistrza Przasnysza. Dziękuję.